daj rączkę. Idziemy na plażę. Na plażę nową. No, na nową plażę idziemy. To będzie tam piasek. No. Jeszcze nie wiem, czy to będzie piasek. Mhm. No myślimy, że to będą kamyki. No, tutaj będzie czat, coś czuję. No. Tutaj będzie czat. Tato, dobra, dobra, już. No musiałem cię trzymać tak trochę. Dobra, nic się nie stało. Chodź, zobacz. Co? Aha, no to przepraszam. Fiu. Tu będzie elegancko, coś czuję. Dojście takie średnie, ale... Za to plaża będzie ekstra. Idziemy. No ja też jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nagrywam właśnie. Właśnie nagrywam, żeby można było pokazać, jak fajnie. Wow. Aha, to nie wiem. Tu jest prawdziwy grecki klimat. No, tu naprawdę jest ładnie. Nie? Mhm. Bar. Mhm. O, wyczuwasz pizzę? Wow, patrz jaki widok. A pomału. Chodź tu jeszcze, nie tam. Chodź jeszcze tu na plażę, zobaczymy. Chodź mi. Chodź szybko. Chodź. Chodź na plażę. Przecież nie chcę, byś poznała moją byłą dietę z nut. Nie dałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić. Kilojule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz imbirowych przyszłości. O smaku kapli, o smaku gniewu. Jak to wygląda? Podobają wam się takie widoki? Bo mi bardzo. Masakra. Jesteśmy tutaj pod koniec września, już praktycznie październik. To zdecydowanie jest już poza sezonem, dlatego plaże są delikatnie puste. Ale z drugiej strony fajnie, bo przynajmniej można na spokojnie sobie tutaj posiedzieć. Siemaneczko, raz jeszcze. Chciałbym tylko powiedzieć takie jedno zdanie odnośnie moich odczuć tutaj Grecji, przynajmniej tej wyspy Samos. Mam tutaj wrażenie, że jednak w dużym stopniu została tutaj zachowana natura. Jest tutaj naprawdę mega spokojnie i jest tak mega naturalnie. Bardzo jakby jak tutaj się jest, można to odczuć. Przynajmniej ja tak to odczuwam, że jest tutaj mega naturalnie, że ludzie tutaj za dużo nie wpłynęli jakby na to środowisko. Za dużo tutaj nic nie pozmieniali. Plaże jakby są takie jakby naturalne, że nie, że jakoś sztucznie usypany piasek albo coś tam, tylko taka, tu jest totalna taka natura, taka leżaki, gdzieś tam coś, tylko jakieś dwie deski, cztery coś tam, leżaczki jakieś tylko i nic więcej. I takie, wiecie, kurde, no starodawne domki, jakieś murki z kamyków zrobione, z kamieni. Po prostu nic tu nie jest zrobione, tam jest jakaś skała, coś tam. Nie ma jakichś sztucznych palm, nie ma jakichś sztucznych, kurde, właśnie roślinności takiej zasadzonej przez człowieka, tylko
tylko normalnie wszystko jest takie mega naturalne. Jestem w szoku, że właśnie, że są w ogóle takie miejsca, które po prostu są takie naturalne, bo ja jestem w szoku, że właśnie tutaj za bardzo nic nie jest zrobione. To jest wszystko tak, jak było, nie wiem, 200 lat temu, tak samo jest dzisiaj i nikt tutaj więcej nic nie robił. Ale fajna fotka. Także to są takie moje pierwsze odczucia, że jest tutaj mega naturalnie, mega tak jakby spokojnie. No spokojnie pewnie dlatego, że skończył się sezon, ale jeśli chodzi o, nie wiem, na przykład jak tutaj są kamienie, to nikt ich nie posprzątał. Jak tam gdzieś coś jest, to też nikt tego nie ruszył. Po prostu skoro to jest tutaj, natura to tutaj przyniosła, to tak ma być. Takie są moje odczucia. Jeśli na plaży jest taki piasek, to, czy żwir, to taki ma być. Nikt go tutaj sztucznego gdzieś z innego zakątka Grecji nie przywiózł, żeby tu było ładniej, albo żeby to było jakoś lepiej, albo inaczej zrobione przez człowieka. Takie są moje odczucia. Jak jest stroma górka, zejście, to jest strome zejście i nikt tego nie załagodził. Jak coś tam, to coś tam. Naprawdę, takie kurde, mega mam tutaj wrażenie takiego, no takiej zwykłej natury, takiej czystej natury, gdzie nie ingerował mocno człowiek i gdzie można zobaczyć, jak tutaj naprawdę ładnie jest. Wyspa Samos, malutka wyspa, taka 40 na 20 km, coś w tym stylu, tylko że bardzo górzysta i żeby po prostu ją przejechać całą, to wiecie, 20 km jedzie się tutaj godzinę po górach, ale no jeśli ktoś chce zobaczyć taką moim zdaniem czystą naturę, to na pewno warto tutaj zajrzeć na Samos. Jest tutaj stolica to jest chyba Samos, albo ten właśnie Pitagoria. W każdym razie miejsce, gdzie urodził się i gdzie żył Pitagoras. Ten stary Pitagoras to właśnie tutaj, na tej wyspie. I tam jest podobno takie miasteczko, pojedziemy sobie samochodem jutro, po prostu, które ma, no już tak bardziej jest właśnie zrobione pod turystów, czyli jakaś tam prenomenada, sklepy, kawiarnie i tam już jest tak bardziej europejsko, bardziej właśnie pod turystów. A tutaj na tej części wyspy to jest normalnie 100% natura. Ale to jest pięknie, masakra. Ale czad. Właśnie zaraz jeszcze będę chciał poruszyć jedną kwestię odnośnie ciągłego dążenia do czegoś lepszego i tak dalej. Bo kurde, ostatnio mocno to rozkminiam. I zaraz będę się chciał z wami podzielić. I fajnie, jakbyście mi dali znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, co wy o tym uważacie. Tutaj sobie ktoś coś poustawiał, takie sobie coś. Jedno, wieżyczkę z kamyczków, druga wieżyczka z kamyczków. Takie jakieś murki, mega starodawne porobione. Takie pourywane. Takie po prostu normalne. I najbardziej zielona wyspa w Grecji, właśnie ta Samos. Najbardziej zielona, bo jest tutaj, nie wiem kiedy, w zimie czy kiedy, najwięcej opadów, chyba tutaj z całej Grecji. Największa ilość opadów, dlatego ta roślinność właśnie jest taka bujna. Wracając właśnie do tematu mojej rozkminy ostatniej, takiej. Patrzcie, jak tu kozacko, tutaj taka wielka skała, jakaś jaskinia, a tutaj tak na dole sobie rosną pięknie kwiatuszki, jakieś tam jakieś roślinki. Mega mi się to tak podoba. To jest po prostu niesamowite, że tego nikt tu nie przyszedł, nie zasadził, to po prostu samo sobie tu rośnie. Tam gdzieś jakieś coś porasta i że jest tutaj no, taka natura. Ale wracając do tej mojej rozkminy, to właśnie chodzi mi o cieszenie się takimi właśnie małymi rzeczami i po prostu kurde, taki problem, wiecie, z zarobkami na przykład, porównując do zarobków, o jakaś rybka co tam płynie, taki trochę a la glonojad, że po prostu, no że kiedyś byś chciało się zarabiać 1000 zł,
No i się zaczęło tyle zarabiać, było fajnie. Później się chciało zacząć tam właśnie dorabiać 2000 zł. No zaczęło się to dorabiać fajnie, ale no to już jakby nie, jakby nas nie zaspokajało, tak? Później chciało się dorabiać 5000 zł powiedzmy do wypłaty gdzieś tam jakiejś na etacie. Zaczęło się to dorabiać. Dalej się wydawało wcześniej, że zanim się to zaczęło zarabiać, że to po prostu już będzie nasz taki poziom zarąbisty, że mega, mega, mega. Kiedy się to osiągnęło, te 5000 dolarów, gdzieś tam jakiegoś takiego dodatkowego zarobku, kurde, no i to przestaje cieszyć. Później, no to dobra, no to ale jak już będę zarabiał 10 tysięcy, to już na pewno będę się cieszył. Na pewno będę się cieszył i kurde, już będę szczęśliwy i w ogóle nic mi więcej do szczęścia nie trzeba będzie. Wystarczy, że uda mi się dorobić powiedzmy te 10 tysięcy dodatkowo, gdzieś tam do powiedzmy, no gdzieś tam jakoś łatwiej w internecie, może nie tyle łatwiej, bo wcale nie jest łatwiej, tylko no jakoś tam w inny sposób, tak, niż standardowy. W każdym razie po osiągnięciu tych 10 tysięcy cieszyło to przez tydzień czasu, a później dalej człowiek jest jakby no niezadowolony, niespełniony, no i chce więcej, kurde, chce więcej, chce więcej. Zaczęło się zarabiać 50 tysięcy miesięcznie dodatkowo, co w ogóle to już nie jest dodatkowo, tylko to już jest więcej niż w jakimkolwiek biznesie, którym by się mogło działać, czy na etacie. Dzięki pomnażaniu kryptowalut, dzięki temu, że właśnie się pomnaża te kryptowaluty z mega wielkim ryzykiem, ale jednak się jakoś to pomnaża, no to osiągnęło się taki stan, że po prostu już powinien człowiek po prostu, nie wiem, wybuchnąć ze szczęścia, a po jakimś czasie po prostu, kurde, 50, jakby było 100 miesięcznie, no to byłoby lepiej, no, tak się mówi. Kupi się nowy samochód, cieszy przez tydzień czasu, kurde, i po tygodniu już jest normalnym samochodem, no i jakby to jest właśnie, no trochę to jest takie straszne właśnie, kurde, że biegnie tam Emi. Zjdzie Dorota i biegnie mi, że właśnie, że człowiek jakby no musi sobie jakoś z tym poradzić, trzeba jakoś zmienić trochę myślenie i to, że na przykład ktoś tu może powiedzieć, że tutaj jest cisza, spokój, pusto i jest beznadziejnie, bo tutaj nic nie ma, ale za to z drugiej strony można się właśnie cieszyć, że się tutaj jest. Właśnie moje, ja właśnie staram się tu jakby cieszyć tym, że mogę sobie tutaj stać teraz w wodzie, tym, że mogę sobie tutaj chodzić, to tym, że Emi sobie może właśnie tutaj biec. I tym trzeba się cieszyć, właśnie takimi chwilami, bo one są w sumie chyba najpiękniejsze i to one dają nam najwięcej szczęścia. Biegnie, Francka mała. I co? I właśnie to jest piękne, właśnie ten moment jest właśnie piękny, a jednak nam się wydaje, że piękniejszy byłby, gdybyśmy, nie wiem, coś innego robili. Ale jakbyśmy zaczęli to robić, to byśmy wtedy powiedzieli, kurde, no ale to wcale już mi nie sprawia przyjemności, wolałbym tutaj być. Jesteśmy tutaj, wolimy być gdzieś indziej. I to jakby taka właśnie moja rozkmina ostatnio, że po prostu zaczynam starać się cieszyć po prostu wszystkim. Naprawdę wszystkim. Bo myślę, że to jest właśnie, będziemy cieszyć się każdą chwilą, najmniejszymi rzeczami, które nas otaczają i które mamy, to właśnie wtedy będziemy naprawdę szczęśliwi. Co tam, Emuśka? Przyszłaś jednak do mnie? Jednak przyszłaś do mnie, a nie chciało ci się. A wtedy lezałam, a teraz mi się chciało przyjść. Uważaj, bo to śliskie, wiesz? No, śliskie. Możesz. Pewnie. Jak tam, Dorka, ci się podoba? Weźmy tam na skałę. Na skałach? Nie, właśnie przed chwilą właśnie tak mówiłem, że to jest chyba jedno z takich miejsc, gdzie w sumie rzadko się bywa, że jest tak naturalne, bo mi się wydaje, że to jest tak naturalne. Tak, no tu nic nie jest, ani nawet piasku nie posypali. No, że tutaj nikt tej plaży jakby nie zrobił, ona sama się taka zrobiła, nikt tutaj, no nikt tu nie jakby nie ingerował, człowiek tutaj i jest tak naturalnie. No. Masakra. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie tu jest, Emma? Tak, bardzo pięknie. Bardzo pięknie, nie? Bardzo się cieszysz, że tu jesteś? W ogóle to tam najwyższa skała. Tam jest najwyższa skała? O, tutaj to w ogóle jest jakaś taka wysoka skała, nie? Tu jest jaskinia. Chyba nietoperze. Idziemy zobaczyć do jaskini, czy tam mieszkają nietoperze. Tylko kawałek. Niedźwiedzie.
Tak? Niedźwiedzie. Niedźwiedzie? I było tam pełno różnych miejsc. Mhm. I w ogóle nie wiedziała, gdzie ma iść. No bo nie miała mapapki. Czy miała? Miała. Fajne te kamyczki, nie? Nie, bo one teraz śpią w dzień. Halo! Nie do pewna! Emi, patrz tam na górę. Zobacz, tam na górę wołasz halo, a tam ludzie są. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy też macie takie problemy. Może udało wam się jakoś rozwiązać taką sytuację, żeby w końcu się nasycić. I podzielcie się, jak wiecie, jak to zrobić, to chętnie skorzystałbym z waszych rad, opinii i posłuchał, co można z tym zrobić, żeby... Znaczy i tak już zaczynam się cieszyć, także już i tak przechodzę pomału na tą drogę, ale chciałbym się dowiedzieć, jak to u was sytuacja wygląda, czy też tak macie, czy tak mieliście. I jaki sposób ewentualnie to rozwiązaliście lub nie rozwiązaliście. Pozdrawiam z Samos. Patrz, jakie ładne tam są widoki. Patrz, widzisz, jakie tam są kolory piękne. Piękne, nie? Piękne góry. O, jakie piękne góry, jakie piękne góry. Jezora, Mariusz, wystawiałam jezora. Zdjęcie. Super zdjęcie. A i tak sobie właśnie tutaj jesteśmy. Na Samos. Na Samos jesteśmy. Samo. Ej, pa! 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 Tu się stuknij. Tu się stuknij. Tutaj się stuknij. Choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapłytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury, przecież nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie
dałem dotąd taki dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć, kilo czułem.